Chwilę grozy przeżyła grupa turystów na lasce. Kiedy odpoczywali nad miejscową rzeką, nagle podszedł do nich ogromny niedźwiedź brunatny. Turyści prawdopodobnie znaleźli się w miejscu, gdzie niedźwiedź zwykle łowi ryby. Nie wyglądał na zadowolonego z niespodziewanego towarzystwa. Obszedł turystów dookoła, powąchał nawet ubranie jednego z nich. Wszyscy siedzieli bez ruchu, a niedźwiedź na szczęście nie był głodny. Ruszył potem dalej na opór swojego terenu. To było spotkanie, a w poranku teraz prognoza pogody. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Widocznie był najedzony. Powiedziałam, że nie był głodny. To samo. Przepraszam, nie słyszałem. W lasach północnej Anglii grasuje uzbrojony w piłę mechaniczną rzeźbiarz. Podkreśla, że w swojej pracy wykorzystuje jedynie drzewa, które przewróciły się lub uschły z przyczyn naturalnych, albo zostały ścięte przez leśników. Dzięki umiejętnemu posługiwaniu się piłą artysta przywraca albo funduje nawet nowe życie. Oto dzieła Tomiego Cracksa, znanego jako Banksy z Yorkshire. To jest, Monika? Ty nie wiesz? No wiem, no to jest lepienia pierogi. Ty, słuchaj, ale po co ci dwie ubijaczki do... No, to jest ciekawe właśnie. Nie, no było do... Matko święta. Poleciało, no i co teraz? Nie szkodzi. No jak nie jeszcze szkodzi? Ze dwa są tam. Przepraszam, Paweł, nie do wydobycia. Bardzo dobrze, że pani nie kupiła tyśku. No. Widzisz? Paweł, i ty przeciwko mężczyźnie? Powiem wam, że z okna, bo ja z okna mojego mieszkania widzę stadion. Każdy z innej wygląda to po prostu rewelacyjnie. A w telewizji tak jak wyglądał stadion od środka? A w telewizji to naprawdę, bo ja jestem fanem Barcelony, uwielbiam Barcelonę, więc oglądam New Camp dosyć często z ekranu mojego telewizora, więc nie wyglądało to odrobinę gorzej, ja powiem, że nawet tak samo jak New Camp. Ja byłem z siostrzeńcem, który ma 8 lat i powiedział, że stadion jest za... No. Rafał, no coś to... Nie znamy ciebie z tej strony. Znaczy to nie on powiedział, się to uczysz po prostu w tej reprezentacji artystów polskich takich słów. Przy tym strzelaniu tutaj Rosjanie też powinni walczyć o medal, a nie gdzieś tam odbijać się daleko. No i Bierdalen, który spartolił. No spartolił, tak, nie bójmy się słów, no troszkę możesz nawet na mnie nakrzyczeć. Żeby zwrócić na siebie uwagę, trzeba zaszokować. I ona zaszokowała, było to kontrowersyjne. I przede wszystkim takie pokazy, słuchajcie, się pamięta. Ja na przykład nie pamiętam pokazów polskich projektantów. Pani Wróblewska, pani niestety te włosy, ale tak trochę, tak musisz, ale pamiętam bardzo dobrze pokaz Arkadiusa. A powiedz mi, czy we Francji też obowiązuje takie przysłowie, że jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz? Nie, no to już ten kraj już jest, wiesz, tak nie, ale w miarę normalnie. Nie ma takiego przysłowia. Nie. A ty tak dzisiaj, tak patrzę na ciebie, wyglądasz jak Gorbaczow. Dlaczego? A jak Gorbaczow? Z racji plamki na łysinie. Przepraszam bardzo, Gorbaczow miał łysinę, ja nie posiadam takowej. Ty posiadasz wysokie czoło w związku z tym, rozumiem.